Latał samolotami pasażerskimi 13 lat bez licencji pilota. Zostaw lajka i kliknij przycisk subskrybuj na dole ekranu. Thomas Salm to szwedzki fałszywy pilot, który zrealizował swój chytry plan zostania pilotem. Jak twierdzi, dokumenty w całej Europie wyglądają inaczej, włoska linia nie wie jak wygląda szwedzka licencja i odwrotnie. Więc w domu podrobił dokumenty, a latać nauczył się na symulatorze, który udostępnił mu kolega. Został zatrzymany na lotnisku w Amsterdamie chwilę przed startem. Za swój wyczyn otrzymał 2000 euro grzywny i zakaz latania samolotem przez 12 miesięcy.